Ja mam talent genialny, mówią niektórzy, że potrafię z niczego coś zrobić. Cieszę się. No. I to może być treścią naszej przepychanki. Tak, przepychanki. Ale najpierw się musimy odpierdolić od obowiązku, który ja mam. Muszę mieć parę tysięcy na uszy. No i o to chodzi. Ha? I o to chodzi. A ja na wzrok, ja na operację potrzebuję. No. Ktoś dzwoni, może jakiś, może ktoś z producentów. Czekaj. Dobrze. Czekaj, może z producentów Dzień ktoś dzwoni. Ja myślałem, że pan dzwoni jako producent, bo myśmy dali ogłoszenie, że szukamy producenta. Ja nie wiem, czy De Niro, ale to jakby zgodnie z panem Stasiem, ja nie rządzę sam filmem. Pa, dziękuję, bo czekam na telefon z Coppoli. Cześć. O De Niro coś gadał. De Niro? O De Niro, no. Że De Niro ma do nas zadzwonić. O De Niro? No De Niro, co De Niro? De Niro nie pasował tego filmu, De Niro, nie pasował. Moment, nie jest to taka głupa sprawa. Być może, że to jest właśnie kurwa producent. No bo ja myślałem, że to jakiś wariat dzwoni, bo De Niro wspomniał. Normalny człowiek nami się nie zainteresuje. Się skoncentrować na tym, co możemy zaoferować ludziom. No i właśnie to ludziom. Ludziom. Przecież nie robimy dla siebie filmu, tylko dla ludzi. No tak. Tylko ludzi inteligentnych. Potrzebujesz ile? 3,5 tysiąca. Na co potrzebujesz 3,5 tysiąca? Na aparat słuchowy. Na aparat. To teraz, a ja potrzebuję 10 tysięcy, tak lekarz powiedział, na operację wzroku. Bo jeszcze mówisz serio? Tak. I teraz zobacz. Nie mówi się tak na pytanie, czy mówisz serio. No mówię. Serio mówisz. Serio mówię jak lekarz. 10 tysięcy potrzeba na operację wzroku. Wzroku, tak? No oczu. Ale posłuchaj. Ale co masz z tymi oczami? No nie wiem, no tam lekarz też, ale posłuchaj. I teraz. I ty potrzebujesz 3,5 tysiąca, tak? No jeszcze 8 zł. I 8 zł. Posłuchaj, teraz taka jest sytuacja, Stasieńku. Pan Bóg nad nami czuwa. Ha? Pan Bóg nad nami czuwa. No na razie nie zauważyłem, żebym się specjalnie wysilał. I mam 85 lat. Urodziły mi się prawnuki. Ale zaraz, co to jest 85 lat? 85 lat to jest kilka lat powyżej średniej wieku, w którym się umiera. A ten reżyser polski ile ma lat? I filmy robi. No Wajda chyba jest starszy chyba. No tak. No i co? Ktoś każe mu umierać? No nie, ale Wajda zaczął być Wajdą. Tak. Mając lat 30 czy 40. No ale my nie możemy być lepsi od Wajdy. My nie chcemy być Wajdami, my chcemy być lepszymi od Wajdy. Ty może chcesz, ja nie. Dlaczego nie chcesz? Co? Dlaczego nie chcesz? No bo mnie ciągnie w inną stronę. Ale posłuchaj, musisz być. Musisz, a skąd wyjdziesz na aparat? Na aparat, skąd wyjdziesz na aparat? Panie kolego, pierdolisz. Mój problem polega na tym. Tak, słucham. Że pomijając te 3,5 tysiąca. Tak. Które obiecują mi. Być może w styczniu. Tak. A teraz mamy listopad wciąż jeszcze. Listopad. Tak. Czyli jak gdyby problem przetelepać się do tego stycznia bez aparatu słuchowego. Ale Stasiu, i o to chodzi. Posłuchaj. Teraz my, kim robimy? To jest temat na 6 minut. 6 minut? Tak. Później to człowieka potencjalnego widza przestaje interesować. A Stasiu, przestaje, ale kto w nim zagra, zależy na tym.
No tak. Tak, wiem, że zaraz będziesz rzucał jakieś wielkie nazwiska, które... No, a skąd wiesz? Skąd wiesz? Skąd wiesz? No, ty już mnie przecież zarzucasz mnie tym od... Proszę. Wielkie to jest... Wielkie to może być De Niro. No dobrze, no przecież to jest... Urojenie. Jakie urojenie? Maniackie urojenie. No co tu De Niro, Mantuszewski, no nie przesadzaj, panie kolego. Ale De Niro nie wie jeszcze o tym. No nie wie o tym i nie będzie wiedział. A chcesz, że ja się udowodnię, że ja już tam dawałem telefon? Ha? Że ja już tam dzwoniłem do De Niro? Dzwoniłeś? Tak, dzwoniłem. I co ci powiedział? No nie mogę w domu akurat. Ha? Nie mogę w domu akurat, powiedziała sekretarka. No właśnie, no. To co powiedziałem, ruszy się tego płcią. Sekretarka służy do mówienia. Czego? Petentowi, który nie obchodzi adresata, że nie ma go w domu, no. To już jej zawód. Aha, no tak podziała. Ale wiesz co? Powiedziała, że zadzwonił dziś. Mamy głównego aktora. I dwóch koło niego. Ty i ja. Koło De Niro. No weź tego De Niro wypiernicz z kadru. I kogo weźmiemy za nim De Niro? Bo to jest po prostu psychopatia. Kto psychopatia jest? No, taka gra. Jest to po prostu psychopatia. De Niro psychopatia? Stasiu. Stary, no... odbija się od twojej głowy moja głowa jak piłeczka ping-pongowa. No i co? Jaki wniosek? Dopóki w tym filmie bierze udział De Niro, tak. To ja się tak nie bawię po prostu. No. Ja to co nie... to daj lepszego? Ja mam po prostu ludzi, którzy od pewnego czasu drepczą przy mnie. No kto? No, Karolina Cygolek, najlepsza bluesmenka w Polsce. Ale tu potrzebna rola męska. Chłop potrzebny. Dlaczego? Jak to dlaczego? Ja tak ustaliłem. Później, no to wiesz, tak ustaliłem, ja się tak nie bawię. I co Stasiu? Mężczyzn będzie... jest, wystarczy dwóch, jeżeli jeden przetrze źrenice swoje. No ty i ja, zgoda. No. Możemy to ciągnąć. No widzisz, no. Ale nie wyrzucaj z kolei Karoliny Cygolek, która jest najlepszą polską bluesmenką i dośpiewa to, co będzie nieczytelne w gadaniu. Aha, no to... Jest tam na przykład Wojciechowska, tancerka, świetna. Ale Stasiu, zaraz ty. Która to tańczy. A to nie będzie film muzyczno-taneczny. Ale dlaczego ma nie być? Film trzeba zrobić z tego tworzywa, które jest w łapie. Ale jest... w głowie mam film, w głowie. To weź go sobie wykatapultuj z tej głowy. Ustalimy jednak, kto będzie głównym reżyserem tego filmu. Musimy to ustalić. Proponujesz mnie, jako no, taką z inwencją elastycznego, rozumiem, czy siebie? Rozumiem ciebie. Zatwierdź. Ale nie zgadzam się na taką sytuację, w której ja będę pajacem. Jak to pajacem? Po prostu pajacem, to znaczy facetem do manipulowania. Zaraz. Będziesz aktorem razem z De Niro. Gówno będę jest De Niro. Czego mi zrażysz? De Niro cię zaakceptuje, gwarantuję ci to, no. A rany boskie... To co się De Niro cię nie zaakceptuje, cię De Niro nie zaakceptuje. De Niro mi się podobał do czasu, kiedy zaczął męczyć na jego temat. To on był aktorem, jak cię mogę. Stasiu, dlatego my chcemy go jeszcze raz do góry wznieść. To musielibyśmy pójść na porządne kursy angielskiego i zdobyć skończyć parę milionów. No zdobędziemy.
Gówno, to będziemy, no po prostu nudzisz mnie z tym paroma milionami. Ja potrzebuję 10 zł, żeby gdzieś objazd sobie zafundować, a ty mi parę milionów załatwiasz, no. 10 zł to w ogóle nie wspomnisz o tym, jak film zrobił. Ale ja, jeżeli ja tych 10 zł nie będę miał dzisiaj, to ja zacznę głodować. Najnormalniej w świecie głodować. Zaraz, a ile można żyć bez jedzenia? Ha? Ile można żyć bez jedzenia? W 85 roku życia, no. Tak żeby nie zacząć myśleć wyłącznie o jedzeniu. To ile można żyć dni? No w ogóle nie można żyć, bo człowiek myśli tylko o jedzeniu, a nie o robieniu filmu. Ale wiesz co? Powiedziałem, że zadzwonił dziś. To dzwonię. Zadzwonić? No dzwoni, no dzwoni. Co jest, będzie? Ja chcę obejrzeć te kasetki. Dobra, ale ja cię zadzwonił do De Niro. Czekaj. I prawdę mówiąc, chciałbym od ciebie 10 zł pożyczyć. Realne czy nie? Ogłuchłeś. Co nam De Niro? Mamy tylu zdolnych, bezrobotnych aktorów w Polsce. Cicho, bo ja muszę tylko numer nastawić, bo... A nie, tu już jest wpisany numer. Tylko włączyć trzeba. Psztyk. Psztyk. No, zobaczysz. W jakim języku będziesz ją rozmawiał? Halo! Dzień dobry pani! Ja angielski znam, ale bym wolał z panem po polsku, bo pani nie bardzo mnie zrozumie. I to... Mówi Józio. No Józio mówi. Ja tu jestem z panem Stasiem. No takim pan Stasiu, no filmy zrobił. No rany boskie, co za bałwan. Cicho. Jest może pan Robert? Tak? No to jestem ucieszony, wie pani, no to jak pan Robert jest. Stasiu, będzie Robert, mówi De Niro. Halo? Mister? Mister Robert? Tak! Jest, jest! Jest! Mister Robert! Tak, ale... Tak, no ale... To może pani kochana, pani weźmie telefon od pana Roberta, pani będzie przetłumaczać, bo ja... Wie pani, znam angielski, ale nie za bardzo. Przepraszam panią, Stasiu, znasz angielski? Nie znam angielskiego. Myślałem, że znasz. No to pomyślałeś, myśl dalej. No mój kontrahent też nie zna, ale nie czuje się na siłach. Zabij. Więc proszę pani, czy pan Robert De Niro jest w stanie zagrać u nas? Słucham? Tak, zaraz zapytam. Stasiu, panie pyta za ile? Ty odpowiadasz, jesteś producentem w tej sprawie. Proszę pani, a czy by nie było możliwości takiej, wie pani, no, niekonwencjonalnej. Niekonwencjonalnej, że pan De Niro by zagrał w formie, wie pani. Pani nie wie. No, że zagra, że... No, na los szczęścia! Przecież wie pani, my jesteśmy młodzi reżyserzy, w sensie, wie pani... Młodzi, stary, 85 lat. Ale jako młodzi reżyserzy, w sensie, Stasiu. Przepraszam panią, do no, pana Stasia. No, masz olbrzymi dorobek. No, nie, ale ja mówię młodzi, w sensie, że mój kontrahent. Kontrahent.
Dobrze, więc ja mam taką propozycję dla pana Roberta. My zrobimy film z panem Robertem. A jak pani wie, z panem Robertem filmy są wszystkie kasowe. Kasowe. A jeszcze dojdzie nasz talent. Jaki talent? No twój i mój. Przepraszam do pana Stasia. No to już razem gówno w tej chwili. Dojdzie nasz talent, nasze zaangażowanie, proszę pani, i powstanie cudowne dzieło. Bożygnę. Hollywood? Zapewniony. Tylko wpierw pani puścimy ten film tu na festiwal w Gdyni. Niech on się przetrze, niech tym pokaże naszym, wie pani, co podacy potrafią zrobić normalnego. No. Dobrze, nie zawracam głowy, jeszcze pana Roberta na chwilę. Mr. Robert? Thank you very much. Thank you. Thank you. I do you so. Bravissimo. Bravissimo. Bye. Dziękuję. Bye. O. Stasiu. Zgodził się. Teraz co? Nie pierdol. Mamy, ale posłuchaj, mamy ustalone De Niro. Ale co ci powiesz, stary? No? Przekroczyliśmy granicę obłędu w tej chwili. Czyjego obłędu? No myślę, że twojego, ale wkrótce i mojego. Dlaczego? Spójrzmy prawdzie w oczy. No? Jakimś cudem doszłapałem się do kinematografii tylnymi drzwiami, nigdy nie chodzę do szkoły filmowej. Tak. Zrobiłem ze 40 scenariuszy dokumentalnych. No i o to chodzi. Jeden zrealizowany z tym Palantem przed śmiercią, wycofać się na drugą stronę Styksu z tego pieprzonego zawodu. Honorowo, jak razem film zrobimy. I oczy im zbieleją. Mnie po prostu... ja podziwiam cię. No, dziękuję. Żeś ty, który dostałeś się do branży upiwka, grając rolę poety, tak ona się nazywa. No nie, ja poetą nie jestem. Raczej pieśniarzem. Ale kim? Pieśniarzem raczej, bardem bardziej. No wszystko bardem. Jedno, ale mogę taką, śpiewać jak taką chcesz. Rolę zagrałeś. No, proszę bardzo. Coś tam gadał. Były maje, były bzy, byłaś też dziewczyno ty. Pełnym głosem, no. I odeszłaś. Co? I odeszłaś. Ja od 20 lat mniej więcej. Tak. Próbuję zbilansować. No. To, co mi chodzi po głowie. No i bilansuj. A ty mnie po prostu. Tutaj pychasz. Co wpycham? Kij w sprychy. Róbmy wszystko po kolei. Zgubiliśmy jeden ważny dla mnie bardzo tekstyk, malutki. Jaki tekst? Gdzieś się rozpłynął. List mojej drugiej żony do mnie. Przyniosłem go tutaj, nie ma go po prostu. Rozpłynął się gdzieś. Ale ważniejsza jest sprawa naszych pieniędzy. Stasiu, pieniędzy! Znaczy, na uszy! Dla mnie ważna jest sprawa, czy da się od ciebie pożyczyć 10 zł, żebym ja dążył do dnia, w którym moje córki przyjdą i podrzucą mi następne 10 zł. Oj, Stasiu, to nie to, że to jest szantaż. Ha? Nie pomyśl, że to jest szantaż z mojej strony. No. Co zmuszało wielkich Van Gogów, innych
poetów wielkich, dawnych lat do twórczości? Co zmuszało? Powiedz tak szczerze. No bida. A bida, no widzisz, ale bida. Ale podejmowali tą bidę jako 30-latki, a my mamy 85. Stasiu, ale chodzi, to nie ma wieku, wiek nie jest ważny, ważna jest inwencja, siły twórcze, a nie jakieś tam jakieś tak medialne czy fizyczne siły. Twórcze jest najważniejsze, twórczość jest najważniejsza, Belgia, no, poezja. Tak, tylko, że kino ma to do siebie, tak? Że oprócz sił twórczych trzeba jeszcze przynajmniej kilkuset tysięcy na doprowadzenie idei do fazy realizacyjnej. Stasiu, Stasieńku, wspomniałeś temat, o którym ja nie chciałem ci wspominać. No. Ale wspomniałeś, więc ja ci powiem. Posłuchaj, jak będzie mieli zaklepanego De Niro. Ja chuj w dupę De Niro, po prostu. Czy chcesz, żebym ja obrzygał swoje sporty? Ale posłuchaj. Jak dostanę na papierze podpis Roberta De Niro, że zagra w naszym filmie, to ja idę z tym świstkiem, tak zwanym świstkiem. Do każdego banku idę, rozumiesz? I każdy bank daje. Ty nie wiesz, co ja załatwiłem, jakie załatwiłem sprawy. Poza wszystkim to nie jest do Sorgielskiego, żeby z tym De Niro rozmawiać na planie. Tu przez tłumacza będziesz do niego zasłuchał? Dam mu rolę niebowy. To po co De Niro do roli niebowy, jak jest kupa polskich? Ale polskich, to kto ci da na polskiego aktora pieniądze? Kwaść, którego byś wziął polskiego aktora? No teraz na przykład da na tego, co zagrał w Wałęsa każdy. Nie, ale Stasiu, ja ci tak powiem szczerze. Stasieńku, z polskimi dajmy sobie spokój. Niech ich biorą inni. My musimy robić coś na epokę. Epokę. My musimy zrobić coś, rozumiesz, o co chodzi? Rozumiem, o co chodzi. Na miarę rejsu. I nie zgadzam się. Na miarę rejsu, który zmienił polskie kino, polską komedię. A my zmienimy jeszcze coś więcej. No. Stasiu, pomyśl tylko. Weźmiemy aktorów znakomitych. Co, De Niro jest z baby? Posłuchaj, jak De Niro przyjdzie... Jesteś po prostu nieprzemakalny. Posłuchaj, jak De Niro tu przyjdzie do nas grać, jak pójdzie, media to podchwycą, internet, to tu się trafią jeszcze inni. Przy nim zabłysnąć by chcieli. Nicholson się trafi. Al Pacino! Al Pacino, Al Pacino, nie Tino. Hackman, o! Będziemy przebierać jak w ulęgałkach. Tak jest, w zgniłych ulęgałkach. Co? Jak w zgniłych ulęgałkach. Nie w zgniłych, Stasiu, nie mówię, że oni są zgnili. Polański będzie chciał reżyserować ten film. Nie będzie chciał. Dlaczego nie? Nie wiem dlaczego, ale wiem, że nie będzie chciał. Szaleństwo ma swoje reguły gry. No. A ty tu coś bełkoczesz po prostu. Stasiu, tylko ja bym wolał, żeby to tego nie robił Polański. Ho? Ja bym chciał, żeby to Polański tego nie robił. No nie będzie robił. No i o to chodzi. Ale mamy go w zasięgu Polańskiego. Ja mamy go w zasięgu, co Polański. Co? Czuję się, jakbym przebierał nogami w głębokim, lepkim asfalcie. Kto? Ja. Ale w związku z czym? No z całą tą gadką szmatką. To dla ciebie De Niro jest szmatka? No jest oczywiście, że jest szmatka, ponieważ De Niro ma nasz obu w dupie słusznie. Nie słyszałeś jego tonacji głosu. Ojej. Po tonacji głosu, tak zwanym tembr głosu, wyczuwa człowiek, czy ktoś ten jest
ma do ciebie empatię, czy tak nie jest. Czy człowiek ten, który mówi po angielsku w wersji amerykańskiej, zechce się wabrać w gówno nadwiślańskie. Ale posłuchaj, nie wiem, czy on grał, czy nie grał roli niemowy. A rola niemowy to musi być obsadzona znakomicie. Zagrałeś niemowę? Z przyjemnością, już zaczynam grać niemowę. Jak to będziesz grał niemowę? Jak to niemowę? Żadna sztuka nie mogę grać tutaj. To już grasz? Ale niemożliwe, to na tym polega granie mowy? No to zagrasz razem z De Niro. To posłuchaj. To ja też nie jestem w ciemię bity. Też mogę grać rolę niemowy. I będzie taki piękny trio. Triumvirat. De Niro, Stasio i Józio. Patrz, ja też potrafię być niemowa. Zobacz. Zobacz. No i tak był w stronę śmierci. Mamy już obsadzone role. De Niro. Ty. No i ja. A kto będzie to reżyserował? Kto ten film będzie reżyserował, powiedz? Film już jest prawie zrobiony. Jak zrobiony? Jeszcze nie zaczęliśmy. Żeśmy jeszcze filmu nie zaczęli, jeszcze De Niro nie był na planie ani razu. Ty już nie zaczął, a ja zacząłem. To ty już zacząłeś? Ja ten film robię od 20 lat. I ten sam? Co? Ten? Nie wiem, czy ten, ponieważ nie wiem, jaki film ty chcesz robić. Na Hollywood. Ty nie chcesz robić realnego filmu, tylko jakiś wybrzdęk po prostu. Jak to wybrzdęk? Jakiś wybrzdęk, no. A to będzie genialny, poetycki film. Coś, na co ludzie czekają, Stasiu. Jest tylko jedna zbrodnia, której Pan Bóg nie wybacza. To znaczy zbrodnia przeciw Duchowi Świętemu, która polega na zablokowaniu przesłanek, które rzeczywistość do człowieka wysyła. I ty po prostu jesteś w samym epicentrum tej zbrodni.